Cześć, z tej strony Daniel Brzeźniewski, Zomiarz Team. Chciałbym pokazać jedną z moich technik. Dotyczy ona będzie otwartej gardy. Na początek, jeżeli partner jest w pozycji klęczącej, wyłapuje sobie jeden rękaw, stopą blokuje jego biodro, zamyka mu kij ciasno i napręża go. Kolano mam wyprostowane. Nie mogę sobie pozwolić, jeżeli kolano będzie zgięte, będzie miał większą możliwość do tego, żeby po prostu skrócić dystans. Teraz druga noga idzie na biceps albo na jego bark. Ręką po przekątnej idę na jego kołnierz. Nie za wysoko, nie za głęboko, nie za płytko. W miarę tak, żeby czuł, że kontroluje jego tłum. Z tej pozycji, kiedy już go kontroluje, strzeliwuję się, przyciągam pośladkami do niego. Mogę podeprzeć się na łokciu i nogą przestrzeliwuję tuż przy jego głowie. W tym momencie zamykam szybko nogami gardę, przekładam rękę unosząc biodra i domykam trójkąt. Jeszcze raz pokażę. Chwytam jego rękaw, nogą wyprostowaną w kolanie blokuję jego biodro. Zamykam rękę. Nie pozwalam, żeby chwycił mnie za kolano albo jeszcze niżej. Staram się zawsze dociągnąć, mieć rękę przy sobie. Chwytam po przekątnej za kołnierz, nie za głęboko, nie za płytko, ale tak, żebym czuł, że kontroluję jego barkę. Druga noga albo na biceps, albo na jego klatkę piersiową. Mogę się podeprzeć na łokciu, ale też nie muszę. Mogę przyciągnąć się tylko samym ręką. Drugą nogą przechodzę nad barkiem, przestrzeliwuję. Ten sposób. Zamykam szybko gardę, unoszę biodra, przekładam rękę, poprawiam sobie, domykam. Następna opcja może być taka, jeżeli partner bardzo często czuje, że naprawdę niewiele sąd może zrobić, wtedy wstaje. Jedną nogę, drugą. W tej pozycji, jeżeli mam nogę wyprostowaną i dobrze go naciągam, dalej postura jest złamana, ale grozi mi to tym, że będzie miał większą możliwość przejścia gardy. W związku z tym ja zaczynam atakować. Przekładam rękę, chwytam po przekątnej za rękaw, chwytam tuż przy pięcie, nie na łydce, niżej, wyżej, przy samej pięcie. Drugą nogą wędruję tuż za jego piętę. Nie na zgięcie kolanowe, nie na łydkę, tuż przy samej pięcie. I stąd pcham i trzymam jego rękę. On opadając będzie mnie ciągnął. Nie mogę bezpośrednio pójść do góry. Wpierw muszę zgiąć nogę, żebym mógł wylądować w tej pozycji. Ok? Jeszcze raz. Bardzo kręczy. Chwytam. Przechodzę do gardy. Kontroluję. Wstaję. Dwa. Teraz w tym momencie przechwytuję po przekątnej. Chwytam za jego piętę. Drugą nogą wędruję tuż przy jego pięcie. Pcham. Nie mogę od razu iść do góry, bo się sam zblokuję. Chowam nogę. Co jest jeszcze ważne? Ta noga musi być cały czas kontrolowana. Jeżeli pozwolę mu ją postawić, może uciekać bądź mnie odpychać. Tak? Może też wstać. Jeżeli mam cały czas nogę uniesioną w powietrzu, on nie wstanie. Ok? Taka pozycja. Ok, dzięki. Mam nadzieję, że się podobało.